Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Domczor. W tym odcinku zobaczycie recenzję. Jedyną słuszną na YouTubie recenzję opaski Xiaomi Mi Band 4. Oglądajcie! Ok, recenzja jest długa, ponieważ jest konkretna. W tej recenzji zajmie się nie tylko omówieniem samych samej opaski, ale również aplikacji Xiaomi Mi Fit, ponieważ ta opaska jest niczym bez aplikacji Mi Fit, która służy do biegania, jeżdżenia, pływania, bla 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 i tak dalej. Zanim rozpocznę jedyną słuszną recenzję na YouTube tej opaski, poproszę o łapeczkę w górę oraz o komentarz. Dlaczego o to proszę? Ponieważ Zawsze, gdy dostanę łapeczkę, zawsze, gdy przeczytam pozytywny albo nawet negatywny komentarz, to mnie to naprawdę bardzo motywuje do tworzenia kolejnych filmów. Jeśli chcesz napisać komentarz: dziękuję Ci bardzo, ta recenzja była bardzo pomocna w zakupie, to śmiało pisz ten komentarz. Śmiało klikaj w łapeczkę i bardzo Ci za to będę dziękował. Ok, na początku dodam bardzo ważną rzecz, bo pewnie wiele osób się zastanawia: czy kupić wersję chińską, czy kupić wersję europejską? Oczywiście od razu mówię, że wersję chińską, ponieważ wersja chińska naprawdę nie różni się niczym od wersji polskiej. Więc tak, przy pierwszym połączeniu, parowaniu opaski z telefonem, zauważyłem jakieś chińskie znaczki, później było coś tam, jakieś ściąganie plików i. Chwilę później już miałem język polski, więc tak naprawdę opłaca się kupować tylko wersję chińską, bo są tańsze, a nie różnią się niczym innym, ponieważ również zawierają język polski. Ok, co dostajemy w zestawie? W zestawie dostajemy opaskę z opaskę Mi, Mi Band z czarną właśnie opaską, oraz stację taką dokującą, bardzo fajną. Teraz możecie ją widzieć na różnych y, zbliżeniach która prezentuje się naprawdę bardzo ładnie, bardzo skromnie, minimalistycznie. Prezentuje się tak, jak właśnie ma się prezentować. Producent zapewnia, że opaska wytrzymuje 20 dni, 20 dni. W moim przypadku było to 30 dni. Więc naprawdę jestem bardzo zaskoczony, ale ja nie biegałem codziennie i moja opaska nie, nie łączyła się cały czas z telefonem przez Bluetooth. Bluetooth uruchamia, uruchamiałem sobie tylko wtedy, kiedy potrzebowałem biegać, czyli co drugi dzień na 20 minut mniej więcej. I wtedy opaska wytrzymała mi 30 dni. Tak więc, w skrócie mówiąc, jeśli jesteś śmierdzącym leniem, to będziesz opaskę ładował raz na miesiąc. Dobrze, to teraz przejdę już do zmiany kamerki i pokażę całe menu, czy menu mniejsza z tym, tej opaski, czyli co my tu mamy? Yy, status, yy, tętno, treningi, bieganie, pływanie, pogoda, bla bla bla, powiadomienia. Zmieniam kamerkę. Okej, okay, witam ponownie. Tak prezentuje się yy, yy, no, Xiaomi Mi Band 4. Yy. Oczywiście jest troszeczkę ciemno, ale później zobaczycie zdjęcia. Być może wcześniej tak się prezentuje. O, widzicie, tutaj jest ten przycisk. No i kuźwa, właśnie teraz ostrość łap. No, łap tą ostrość! Widzicie, tu jest ten przycisk. Dobra, tak się prezentuje. Ekran powitalny Mi Banda. W moim przypadku ja sobie ustawiam takiego kota. Powiem, że bardzo często sobie zmieniam różne motywy, ponieważ no jest tego naprawdę wiele do wyboru. Jak się poruszać po mi-bandzie? Pierwszy to jedziemy w dół i jest to status. W statusie widzimy nasze kroki, przebyty dystans w ciągu dnia, spalone kalorie i liczba powiadomień u mnie wynosi 0, ponieważ ja powiadomienia sobie wyłączyłem. Aby się cofnąć, naciskamy z powrotem na ten dolny przycisk, na tą kropeczkę. Dobra, czyli. Jedziemy teraz niżej. Tutaj mamy tętno w tętnie. Oczywiście mierzymy sobie aktualne tętno. Sprawdzałem to z tą prawdziwą maszyną. To się chyba to nazywa. Tam nie wiem, jak to się nazywa pulsometr, czy coś tam. I działa to idealnie. Po prostu bezbłędnie. mi mierzy tętno. Co mamy poniżej? Poniżej mamy treningi. Treningi, czyli bieganie na zewnątrz, bieżnia rower, spacer, oraz ćwiczenia i pływanie. Możemy sobie uruchomić, na przykład jakiś sport, na przykład bieganie na zewnątrz. I teraz klikamy, bo opaska nie jest połączona z telefonem, więc możemy rozpocząć taki trening bez telefonu, z samą opaską. Ale będzie to bardzo niedokładne mierzenie. Ale nie polecam biegać z samą opaską, ponieważ mierzy to bardzo niedokładnie liczbę kilometrów. Lepiej biegać z telefonem, z, z, z włączonym Bluetoothem i GPS-em, i wtedy naszą trasę zbierzy, zmierzy bardzo dokładnie. W moim przypadku, gdy z telefonem przebiegłem. 1 km to na samej opasce przebiegłem 700 metrów, tak więc nie polecam. Polecam biegać tylko z podłączonym telefonem. Jak teraz tego wyłączyć. Yy, cofamy. Zawsze w ten sposób się cofa. Teraz trzeba to przytrzymać. Opaska zawibrowała, zatrzymano i potwierdzamy. Dystans jest za krótki, aby zapisać. Ok, czyli cofamy się. Jedziemy dalej. Co my tu mamy? Pogoda. Pogoda to jest oczywiście pogoda. Więc na 3 dni w przód mamy pogodę. Co jest poniżej pogody? Są powiadomienia. Ja mam powiadomienia wyłączone, więc u mnie tutaj nic nie ma. I dalej jest więcej. Więcej to mamy tryb nie przeszkadzać. Alarm. Muzyka. No to oczywiście wiadomo. Możemy przełączać piosenki do przodu, do tyłu. I głośniej, i ciszej. Stoper. No to wiadomo. Stoper. I minutnik to minutnik. Znajdź nowe urządzenie, tryb cichy, Ali Play, czyli płatności w Chinach. Gdybyśmy sobie chcieli wyjechać do Chin, możemy zbliżyć do terminala właśnie taki kod QR i w, chińskiej, w chińskim sklepie zapłacić. No niestety, opaski NFC, chińska wersja, no nie można nią płacić w Polsce. Wyświetlacz, czyli możemy właśnie tu są trzy wbudowane takie powiedzmy motywy. Pierwszy. Drugi, trzeci i czwarty, który można sobie ściągnąć. W aplikacji na telefonie mamy bardzo mnóstwo y, motywów do ściągnięcia. I tutaj mamy ustawienia, to tam jasność, blokada ekranu i takie tam niepotrzebne rzeczy. No i to właściwie jest y, wszystko. O, właśnie, jeszcze jak jesteśmy na zwykłym y, ekranie powitalnym, to przy, przytrzymujemy. Y, Przeciągamy kurde w lewo, to nam przełącza się na odtwarzacz muzyczny. Okej, okay, tak więc omówiłem już całe menu tej opaski. Wiecie co ona w sobie ma? Tak więc teraz już pora przejść do przedstawienia aplikacji w telefonie, która naprawdę musi być zawarta w tej recenzji, ponieważ sama opaska jest niczym bez aplikacji mi Fit. OK, to teraz poznamy aplikację. Aplikacja jest bardzo przejrzysta, jest w języku polskim i tak dalej. Przede wszystkim, jakie tutaj mamy rzeczy? No, na początek, wita nas tutaj ekran, ilość kroków i tutaj mamy sen, tętno, waga. Sen. Tu sam, tutaj są jakieś fazy snu, głęboki sen, godzina 27, płytki sen, 5 godzin. I zawsze fajną ciekawostką jest to, że tutaj jest informacja: sen lepszy niż u 65% użytkowników. Ta opaska rozpoznaje, kiedy zasypiasz i kiedy się budzisz. To jest naprawdę niesamowite. Dobra, później mamy tętno. Tętno jest całkiem spoko. Możemy sobie śledzić tętno od godziny wiadomo 0,0 do 23:59. Oczywiście, jeśli jesteśmy ciekawi swojego tętna, to możemy również zajrzeć w poprzednie dni. Na przykład zwróćcie uwagę: tutaj biegałem wieczorem, więc się tętno wzrosło, tutaj również wieczorem biegałem, więc tętno wzrosło, tutaj również biegałem, więc tętno wzrosło, i tak dalej. Tutaj mamy małą przerwę. Czasem takie przerwy się zdarzają, gdy się śpi i się na przykład za mocno opaskę przygniecie do ręki albo zbyt lekko, to częst, czasami, powiem czasami podczas snu są właśnie widoczne takie przerwy. Dobra i również możemy nadzorować swoją wagę. Jednak do tego jest potrzebna specjalna waga Xiaomi, czyli jeśli chcecie mieć full komplet, musicie kupić opaskę Aplikację ściągnąć i jeszcze kupić specjalną wagę Xiaomi, która również będzie Was nadzorować. I tutaj mamy przede wszystkim u góry status. Tutaj mamy spacer. Możemy rozpocząć spacer naciskając Go. Oczywiście w telefonie trzeba mieć, wiadomo, wszystko pouruchamiane, na przykład Bluetooth, GPS. Nie trzeba mieć internetu oraz przede wszystkim trzeba wyłączyć, niektóre telefony to mają. Tryb. Oszczędzania baterii, ponieważ niektóre telefony, myślę, że większość, w momencie, kiedy ma włączony tryb oszczędzania energii, to GPS podczas wyłączonego ekranu nie działa. Tak więc, jeśli chcecie mieć ładnie trasę całą zaznaczoną, to musicie po prostu wyłączyć tryb oszczędzania energii. I tutaj mamy spacer, bieganie i jazda na rowerze, i właściwie tym to się tutaj wszystko różni. Zapomniałem jeszcze dodać, że gdy jesteśmy na naszym ek ekranie głównym i po prostu klikniemy na środek, to widzimy naszą po prostu całą aktywność. Ja na przykład dzisiaj jeszcze nie biegałem, a już widzę, że mam lepiej niż u 89% użytkowników. Gdy zejdziemy w dół, pokazuje nam się cała dzisiejsza aktywność, czyli tutaj szybki chód, lekka aktywność, wolny spacer. Wolny spacer 9 minut, 4 minuty, 16 minut i tak dalej, i tak dalej możemy oczywiście rozwinąć, i cała nasza dzienna aktywność możemy po prostu śledzić. Tu są również jeszcze ilość kilometrów, godzina, o której się ta aktywność była, ilość spalonych kalorii i tak dalej, i tak dalej. Ok, w zakładce profil oraz moja opaska ustawienia wyświetlacza możemy wybrać jeden z naprawdę wielu, wielu, wielu motywów. Jest tego naprawdę dużo do wyboru. Dobra, spoko loko, opaska Mi Band 4 ci w oko. Więc to już by było właściwie cała ta recenzja, która była bardzo obszerna, przedstawiała wszystko. Pamiętajcie o tym, że ja jestem domczor, u mnie jest więcej recenzji. Naprawdę proszę o subskrypcję, o łapeczkę, o skomentowanie, czy ta recenzja była dla Was pomocna. Przede wszystkim jeszcze dodam, nie rozłączacie się, jeśli się wahacie czy kupić tą opaskę czy nie, to mówię od razu kupować ją, ona jest naprawdę warta swojej ceny. I pamiętajcie również, aby na moim kanale oglądać również inne, jedyne słuszne recenzje różnych innych sprzętów, klawiatury, myszki, mikrofony, nawet nowoksy i tak i tak Ja jestem Domczor, żegnam się z wami, nie przedłużam i zapraszam do kolejnego odcinka. Cinka, 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 cinka.